Pomimo tego, że Radlin znajduje się aktualnie w czerwonej strefie, co związane jest z sytuacją epidemiczną, miasto postanowiło, że tężnia solankowa, czyli jedna z największych tutejszych atrakcji, nie zostanie zamknięta. Zwłaszcza w ostatnim czasie mamy wiele telefonów, wiele maili w tym temacie. Czy tężnia jest czynna? Tak, tężnia jest czynna, nie zamykaliśmy jej. Dbamy o to, żeby te wszystkie przestrzenie były regularnie dezynfekowane. Głównie myślę tutaj o placu zabaw, co zresztą tyczy się wszystkich placów zabaw w Radlinie. Natomiast sama tężnia jest czynna, nie zamykaliśmy jej. To z pewnością dobra informacja dla wszystkich, którzy lubią spędzać czas na terenie radlińskiej tężni. Dobra informacja. Niech sobie będzie otwarte, bo wie pan, nie możemy się tak do końca wszystkiego bać, bo wie pan, strach to czasem doprowadza ludzi do takiego stresu, że po prostu różne rzeczy się po tym dzieją nieciekawe, prawda? Magistrat prosi jednak o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń. Liczymy tutaj na rozsądek, na wyrozumiałość i na odpowiednie korzystanie z inhalacji, przy tym ograniczenie ryzyka zarażenia. Przy okazji warto dodać, że miasto zrealizowało w ostatnim czasie na terenie tężni pewne inwestycje. To budowa schodów prowadzących do parkowej części tężni, które zastąpiły ścieżkę leśną. Z czym związane były regularne problemy, zwłaszcza przy opadach deszczu. To wszystko spływało na jezdnię. Próbowaliśmy to mocą Zakładu Gospodarki Komunalnej ratować na bieżąco, natomiast nieuniknionym stało się budowa schodów w tym miejscu, także na pewno ułatwi to korzystanie z tej ścieżki. Przy okazji tych robót poprawiono również dojście do źródełka znajdującego się w górnej części kompleksu. Na ulicy Korfantego w centrum Radlina jeszcze w niedalekiej przeszłości dochodziło do poważnych wypadków, szczególnie po zmroku. Dzięki ostatniej inwestycji miasta bezpieczeństwo kierowców, ale przede wszystkim pieszych, ma ulec znaczącej poprawie, szczególnie w rejonie przejść. Te przejścia, jak i pozostałe w ścisłym centrum, zostały doposażone w dodatkowe oświetlenia LED-owe. I tak dodatkowe oświetlenia mają wszystkie przejścia przy głównym skrzyżowaniu. To właśnie feralne przejście przy targowisku, dwa przejścia przy kościele Biertutowskim i jedno na wysokości tak zwanego okrąglaka, czyli bloku przy Korfantego 32. Warto dodać, że miasto ma w planach dalsze doświetlenie ulicy Korfantego. Przede wszystkim w rejonie kopalni, natomiast to odbędzie się w późniejszym czasie, dlatego że będzie to związane ze zmianą organizacji ruchu i z korektą położenia przejścia dla pieszych w tym miejscu. Natomiast myślę, że jeszcze w tym roku możemy się spodziewać również tam dodatkowych lamp. Niezależnie od tego, miasto kolejny raz apeluje zarówno do kierowców, jak i niezmotoryzowanych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. W związku z epidemią koronawirusa wiele planowanych wcześniej wydarzeń i imprez zostaje odwołanych. Miasto Radlin zrezygnowało z organizacji tegorocznych dożynek. I ta decyzja została podjęta już na samym początku pandemii, dlatego że dożynki to jest tego typu impreza, która wymaga bardzo skomplikowanego procesu przygotowania. Chodzi o wszystkie uzgodnienia z administratorami dróg, z policją. Mam tu na myśli przede wszystkim korowód dożynkowy, który przechodzi przez większą część dróg publicznych w mieście. Tegoroczne święto plonów w Radlinie zostanie ograniczone do nabożeństwa w kościele. Odbędzie się w ostatnią sobotę msza dożynkowa z zachowaniem rygorów sanitarnych. No i do tego ograniczymy to święto plonów w tym roku. Msza dożynkowa odbędzie się 29 sierpnia w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi na Głożynach o godzinie 13:00.